Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której Górnik Zabrze zremisował 1-1 ze Stalą Mielec. Wraz z nami trener gości Kamil Kieresz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I poproszę o pomeczowy komentarz. No, dla nas ten remis, zdobyty punkt dzisiaj tutaj na boisku w Zabrzu ma dużą wymowę, bo też z takiej pozycji statystycznej, matematycznej przyklepaliśmy całkowicie utrzymanie, już nie ma żadnych tam, powiedzmy, zależności matematycznych. Też w 55. minucie meczu wypełniliśmy już całkowicie limit młodzieżowca. W ten sposób klub uniknie kary finansowej. Także dla nas są to takie szczególne rzeczy, które były dla nas kluczowymi zadaniami. Też z pozycji tego, że zdobyliśmy 42. punkt, mamy szansę w ostatnich dwóch spotkaniach walczyć o jak najwyższe miejsce w środku tabeli i na pewno o tym będziemy myśleć. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to uważam, że początek meczu w naszym wykonaniu naprawdę był dobry, bo odważnie weszliśmy w to spotkanie, mieliśmy sporą pewność siebie. W jakimś stopniu wydawało nam się, że ten mecz będzie bardziej w układzie defensywy, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, początek dosyć ochoczo byliśmy na połowie Górnika. To my oddaliśmy jak gdyby w tym spotkaniu pierwszy strzał w kierunku bramki Górnika Zabrze i później był taki moment około 15 minuty, gdzie po naszej lewej stronie, w sektorze lewego wahadła nastąpił faul i z tego faulu był rzut wolny z boku, później był rzut rożny i tak finalnie to się zakręciło około tam 5 stałych fragmentów gry, gdzie Górnik był groźny i można powiedzieć, że tutaj zgubiliśmy taką, powiedzmy, pewność siebie, taką jaką rozpoczęliśmy mecz. Tu już nie mieliśmy takiego posiadania, skupiliśmy uwagę bardziej na kontrze, ale te kontry nie miały takiego dobrego wymiaru jak w meczu z Jagiellonią, bo w meczu z Jagiellonią potrafiliśmy naprawdę wyprowadzać dobre, skuteczne, jakościowe kontry. Tutaj brakowało nam jakby celnego podania, lepszej takiej kreatywności, w takim pomyślunku, jak to zrobić, jak wyprowadzić, jak wbiec w odpowiednie strefy i na pewno to nas nie napędzało. Górnik podkręcił troszkę też taką agresją i odbierał sporo piłek i tak naprawdę bardziej Górnik kontrolował już tą końcówkę pierwszej połowy. No druga połowa, wiadomo, że no niefortunnie się zaczęła, bo też jeden z naszych zawodników w okolicy pola karnego sędzia odgwizdał rękę i dostaliśmy bramkę na dzień dobry po wyjściu z szatni. No taki moment trudny. Ogólnie z mojej perspektywy też, tak to zawodnicy mówili po meczu, no ciężko dzisiaj znieśliśmy to spotkanie pod kątem takim jakby fizycznym. Ciężko nam się już później grało, ale szukaliśmy zmian. Szukaliśmy też zmian nie tyle personalnych, co w samej końcówce z ustawienia 3-4-3. Przeszliśmy na takie ustawienie 4-4-2 z dwoma napastnikami. Łukasz Wolszczyński pojawił się na boisku i to okazało się na tyle skuteczne, że to właśnie Łukasz Wolszczyński jako zmiennik strzela tą wyrównującą i bardzo ważną dla nas bramkę. W jakimś stopniu przed meczem mówiliśmy sobie, że niewiele ugraliśmy punktów na wyjazdach w tym sezonie. Byliśmy przede wszystkim drużyną, która mocno punktowała na własnym stadionie, ale mieliśmy takie skalpy jak wygranie w Warszawie z Legią, w Szczecinie z Pogonią czy ze Śląskiem Wrocław. Także przyjeżdżając tutaj i mając na uwadze, że to jest tutaj duży stadion, klub z historią, no gdzieś tam myśleliśmy o tym, żeby zapunktować, wygrać. No myślę, że do wygrania meczu no trochę nam zabrakło, ale ten remis sobie cenimy i w jakimś stopniu to doceniamy. Na pewno trzeba podkreślić też dyspozycję w drugiej połowie Mateusza Kochalskiego, bo kiedy Górnik chciał zamknąć ten mecz, Mateusz stanął na wysokości zadania i stworzył nam szansę właśnie na zmianę ustawienia i na wyrównanie w tym meczu. Także tak zacząłem, podkreślam, statystycznie, matematycznie utrzymujemy się w Ekstraklasie na przyszły sezon. Dziękuję, trenerze, i zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Michał. Dzień dobry, trenerze. Michał Zichlarz, Katowicki Sport. Trenerze, takie pytanie o Łukasza Wolsztyńskiego. Łukasz, jak po meczu rozmawialiśmy z nim, podziękował trenerowi za to, za możliwość gry tutaj w zasadzie u siebie. I tak, no, tylko 112 minut ma w Ekstraklasie w tym sezonie. Tutaj ważna bramka, to może dla niego być taki punkt zwrotny. Dziękuję. No tak, też w jakim stopniu, kiedy budowaliśmy kadrę na nowy sezon, a wiadomo, że latem, kiedy ja przyszedłem do klubu w marcu poprzedniego roku i tam w 9 meczach miałem za zadanie utrzymać zespół w Ekstraklasie, utrzymaliśmy tą drużynę i tak naprawdę zostało nam wtedy 5 zawodników, także na bazie tych 5 zawodników budowaliśmy resztę składu.
Iliasz Kury miał być takim transferem takim topowym dla nas i rzeczywiście on to potwierdził, bo Ilia ma 15 bramek zdobytych. Kajmer Luoto, młodzieżowy reprezentant Finlandii, no i Łukasz Wolszczyński, który tak naprawdę gdzieś tam z perspektywy takiej trójki do nas dołączał, bo też Łukasz już funkcjonował w niższych ligach, też w poprzednim sezonie leczył kontuzję, ale on też jakby znał swoje miejsce, powiedzmy, w tej drużynie, też mentalnie to jest mimo wszystko, mimo że mało gra, bardzo, bardzo ważny zawodnik w naszej drużynie. Też z jakiejś pozycji tego, że ciężko cały rok pracował i mając na uwadze, że on przyjeżdża w miejsce, w którym mimo wszystko spędził naprawdę dobre chwile tutaj w Zabrzu, bodajże 4 sezony. Też miałem w głowie to i ze sztabem rozmawialiśmy, że tym razem nie Kajmer Luoto, ale to Łukasz Wolsztyński dostanie gdzieś w końcówce szansę gry. No nie wiedzieliśmy jeszcze w jakim wymiarze. Wchodził jako takie koło ratunkowe na zmianę ustawienia i trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że strzelił bramkę, to był zawodnikiem widocznym w tej mniejszej ilości minut, jaką spędził na boisku. Jaka będzie jego rola w przyszłym sezonie, jak to będzie wyglądało, no trzeba poczekać, ale na pewno w piłce tak to wygląda, że jeżeli no, zdobywasz bramki, wygrywasz mecze, czy tam no, zdobywasz dużo punktów jako trener, no to wiadomo, że te szanse na coś lepszego na przyszły sezon istnieją i Łukasz z jakiejś perspektywy taką szansę sobie stwarza. Czy są jeszcze jakieś pytania? A zatem bardzo dziękuję panie trenerze, dziękuję za udział w pierwszej części konferencji i za chwilę druga część z trenerem Janem Urbanem. Dziękuję. Szanowni Państwo, kontynuujemy konferencję prasową po meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której przypomnę Górnik Zabrze zremisował ze Stalą Mielec 1-1. Wraz z nami trener gospodarzy Jan Urban. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I poproszę o pomeczowy komentarz. Cóż można powiedzieć po takim meczu, że to, że jest wkurzenie, a nawet więcej niż wkurzenie, to normalne. Zremisowaliśmy mecz, który no, nie powinniśmy zremisować. Moim zdaniem byliśmy zespołem, który stworzył więcej sytuacji podbramkowych. Ja nie przypominam sobie jakiejś takiej sytuacji, żeby Stal nam zagroziła, żeby Bielica coś obronił. No ale nie można znowu w ten sposób bronić wyniku, bo może się zdarzyć właśnie coś takiego, jak się zdarzyło, że gdzieś komuś ta piłka spadnie. A jeśli już w ten sposób się bronimy, to po to, żeby skontrować przeciwnika i zamknąć mecz. I takie sytuacje były, ale żeśmy nie wykorzystali. No szkoda, bo zabieramy sobie mnóstwo marzeń, mnóstwo marzeń przede wszystkim, bo wyglądałoby to zupełnie inaczej przed kolejnym spotkaniem, jakie mamy u siebie. Ja wiem, że to nie był wybitny mecz z naszej strony, taki mecz ligowy, w którym na pewno byliśmy lepsi. No, natomiast tutaj chodzi o punkty i wiele zachowań takich później w końcówce było, które mi się nie podobały. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę Michał. Dzień dobry trenerze, Michał Zichlarz, Katowicki Sport. Pierwsze pytanie trenerze, 1-0 prowadzicie, końcówka meczu i niewykorzystane sytuacje Musiolika i Krawczyka i tak przemknęło mi przez głowę, że kurczę, no nie chciałbym być w skórze, jakbyście ten mecz zremisowali. I czy tu, nie wiem, będzie taki no, solidny gdzieś opiernicz dla nich za tę sytuację? Nie no, wiesz, tam zachował się znakomicie bramkarz, bo ten pierwszy strzał Piotrka, to jest sytuacyjny i on naprawdę fajnie tam, nie wiem, czy między nogami, czy obok nogi obrońcy uderza, bramkarz odbija i musiał dobitkę też uderza naprawdę mocno, ale tam bramkarz popisuje się takim bardzo dobrym refleksem i broni to. No w takich sytuacjach się mówi, że się zemściło, bo później dostaliśmy bramkę, ale wcześniej mogliśmy już, w pierwszej połowie mogliśmy strzelić bramkę, ma po rzucie wolnym Rasi ma, uderza głową, Crispin ma głową, no powinien to strzelić, Lukoszek ma sytuację tak samo, ja wiem, że nie było ich dużo. Stal nie miała w ogóle.
nie miała, ja sobie nie przypominam sytuacji Stali, gdzieś tam niecelny strzał, no nie, no. Dlatego takich spotkań szkoda, wkurzony człowiek jest, bo to nie jest Krakowia, dostałeś, ogon podwijasz i jedziesz do domu, takie jest życie. Natomiast tu nie, no nie. Nie można się bronić znowu aż tak głęboko, no bo z całym szacunkiem przyjechała Stal Mielec, nie przyjechał jakiś kandydat do mistrza Polski, nie? Trenerze, jeszcze jedno pytanie. Dani Paczeko strzelił dzisiaj pierwszą bramkę w tym sezonie. Dobry mecz, przynajmniej moim zdaniem, w jego wykonaniu. No i taka sytuacja. Gracie w piątek z Puszczą, a on, jak rozmawialiśmy w czwartek, wiadomo, narzeczona gdzieś tam w Hiszpanii ma rodzić i prawdopodobnie ma dolecieć. Czy trener go puści w takiej sytuacji? My zobaczymy, jak ta sytuacja. Ja też z Danim rozmawiałem wcześniej na ten temat. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży i będziemy decydować w danym momencie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rafał, proszę. Chciałem dobry wieczór powiedzieć, ale dzień dobry rzeczywiście. Ja chciałem zapytać o Enaliego nieobecnego, bo ja miałem wrażenie, że on już tak mocno odcisnął swoje piętno na drużynie, że oni z nim grali przez pierwsze 20-25 minut. Było kilka takich podań, które ewidentnie były do niego adresowane. Czy pan też ma takie wrażenie, że Enali w tym momencie to jest bardzo duża część tej drużyny? Ale jest, oczywiście, że jest, bo absorbuje przeciwnika naprawdę bardzo mocno i potrafi sam też otworzyć wynik meczu. Tak. Natomiast wydaje mi się, że w pierwszej połowie wielu zawodników pomyliło się, jeśli chodzi o grę. Ktoś, kto miał rozgrywać, próbował driblingów, gry kombinacyjnej, ktoś, kto miał pokazywać swoją szybkość i wykorzystywać ją, to również podchodził do gry kombinacyjnej. Tam to nie było to, bo każdy zawodnik ma jakieś swoje atuty i powinien je, te atuty powinien wykorzystywać. W pierwszej połowie w wielu momentach nam tego brakło, dlatego ta gra była taka, no szarpana była, no, nie było płynności w grze. No mimo tego, że stworzyliśmy sobie i tak kilka sytuacji w pierwszej połowie, no to ta gra nie była płynna, nie była przyjemna dla oka. Nie? Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję za udział w konferencji prasowej. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.